Dzień dobry. Dzisiaj zapraszamy do Pałacu Królewskiego. Pałac położony jest przy starożytnym placu, przy którym mieści się, no, poza Pałacem Królewskim, jeszcze Katedra Najświętszej Marii Panny i Świętej Cecylii, Pałac Arcybiskupa i jeszcze przewodniki piszą o Kościele Naszej Nadziei. Ale nie znalazłem tego kościoła. Może zbyt mało skrupulatnie szukałem, a i czasu nie miałem wiele. Moje myśli i przeżycia w katedrze przedstawiłem w poprzednich dwóch filmach, jednym długim, drugim krótszym. Ten krótszy jest głównie o kaplicy położonej pod ołtarzem głównym, a więc krypcie, o krypcie 179 męczenników i bocznej kaplicy świętego Lucyfera. Powtarzam, nie ma błędu, świętego Lucyfera. Teraz nasze, czy moje myśli biegną ku Pałacowi Królewskiemu. Również wspaniałe, wspaniałe przeżycia. Pałac powstał w latach, gdy rządzili Aragończycy, czyli w XIV wieku. I jest do tej pory. Oczywiście przechodził różne remonty i przebudowy. Obecnie to, co widzimy, to jest stan pałacu z XVII wieku. Tutaj mieszkali wszyscy władcy Sycylii, zarówno wicekrólowie, jak i królowie, jak również pałac ten był oficjalną rezydencją włoskiej rodziny królewskiej. Wtedy, gdy Napoleon wypędził rodzinę królewską z Turynu. To była oficjalna siedziba włoskiej rodziny królewskiej. Wnętrze pałacu. Chociaż tylko kilka pokoi jest udostępnionych do zwiedzania, ale jest to bardzo piękne, spokojne, eleganckie. To miejsce z ciekawymi, antycznymi meblami, dekoracjami. Z okien bardzo ładny widok na Kaliary, ponieważ pałac zbudowany jest w dzielnicy Castello na wzgórzu. Żyrandole ze szkła, chyba jest to szkło weneckie. I teraz ciekawostka, toalety są dostępne, są czyste i przecież do tych toalet chodzili również królowie sardyńscy, dlatego my też korzystamy z toalet, idąc tak, jak król do toalety chodzi, czyli pieszo. Podziwiamy wspaniałe tapety z adamaszku, zwiewne zasłony. Wyśmienite to jest wszystko. I sala konferencyjna. Piękna. To chyba zdecydowanie główna atrakcja tego zamku. Sufit z malowanymi sztukateriami. Piękne oświetlenie. Naprawdę warto zwiedzać pałac. Szkoda, że byliśmy jedynymi gośćmi. Byliśmy w pałacu ponad godzinę i nikt inny nie zwiedzał poza nami. Należy jeszcze podkreślić, że mogliśmy zwiedzać swobodnie, to znaczy nikt nie chodził w krok za nami, czy czegoś nie uszkodzimy, nie ukradniemy. Nie. Zostawiano nam pełną swobodę i zaufanie. Personel pilnujący bardzo miło rozmawialiśmy z panią. Rozmawialiśmy nie tylko o pałacu,
ale i o Sardynii. Przeżycie piękne. Gdyby ktoś chciał, to serdecznie zapraszam. Dziękuję. Szanowni moi słuchacze i oglądacze, czyli widzowie, w pałacu panuje cisza i spokój. Ekspozycja nie jest przeładowana, wręcz przeciwnie, jest bardzo oszczędna. Moja żona i córka rozmawiają z panią pilnującą, rozmawiają po włosku, chyba o autonomii obecnej Sardynii. Ja nie słucham tego, przechodzę do innych pomieszczeń i w tej ciszy i spokoju myśli moje biegną do tego, co działo się w tym pałacu przez wieki. Nie jestem historykiem oczywiście i moje myśli mogę, że nie będą mądre. Natomiast jest to obraz tego, co przeżywam, o czym myślę w spokoju i ciszy w tym wiekowym pałacu. A pałac był świadkiem wielu zdarzeń i kilka z moich myśli o tym. Pałac, w którym teraz jesteśmy, pochodzi z XIV wieku, ale to nie był początek Sardynii. Przed tym czasem i potem też Sardynia przechodziła różne dzieje, różne epoki, różnych władców, różne prawodawstwo. Myślę, że nie chodziło tutaj o piękno Sardynii, ale o położenie strategiczne tej wyspy. Strategiczne zarówno dla wojska, strategiczne dla handlu, strategiczne dla wszystkich krajów basenu Morza Śródziemnego, bo wyspa ta leży w środku Morza Śródziemnego. Hiszpania, a wcześniej Aragonia, leży na zachód od Sardynii. Włochy leżą na wschód od Sardynii. Kraje północnej Afryki, jak Kartagina, kiedyś był taki kraj, teraz już go nie ma, leży na południu od Sardynii. Francja leży na północ od Sardynii. Dlatego Sardynia zawsze była ważną strategicznie wyspą dla tych krajów. Przed wybudowaniem pałacu jako centrum władzy Sardynią rządzili Sardynowie, Kartagińczycy, Rzymianie, Wandalowie i wreszcie Pizańczycy, którzy w XII wieku podbili Sardynię. Pizańczycy wybudowali piękną katedrę. Pizańczycy to mieszkańcy księstwa Pizy, tam gdzie znajduje się Krzywa Wieża. Także oni wybudowali, podbili Sardynię i wybudowali piękną katedrę, którą, tą katedrą zachwycałem się w innym filmie. W XIV wieku Sardynię podbiła Aragonia. Aragonia to księstwo, które leży na południu obecnej Hiszpanii. I tak było, że na północy Aragończycy byli ograniczeni przez silną Francję. Dlatego ich rozwój był w kierunku wschodnio-południowym. Opanowali dość dużo, bo opanowali południową, całą południową część Półwyspu Apenińskiego, Neapol, Sycylię, no i Sardynię. Ponieważ na Sardynii sytuacja polityczna była niestabilna, sytuacja społeczna również, papież Bonifacy VIII
ustanowił Królestwo Sardynii i oddał je jako lenno Aragonii. Sycylia nigdy nie była państwem niezależnym, zawsze była zależna od kogoś. I tak Sardynia w XIII wieku miała autonomię i zarządzana była przez wicekróla Aragonii. Z tego okresu właśnie pochodzi Pałac Królewski. Dalej, w wyniku wielu podbojów, małżeństw i zmian dynastycznych i podziałów dynastycznych, sytuacja polityczna i społeczna się zmieniała, ale zawsze, zawsze Pałac Królewski był centrum władzy. I pod hegemonią Aragonii, a potem po jej przekształceniu w Hiszpanię, Sardynia była rządzona przez 400 lat. Czyli przez 400 lat Hiszpanie mieszkali w tych murach, w tym pałacu i rządzili Sardynią. W tym pałacu zapewne została podjęta decyzja o udziale marynarzy sardyńskich wraz z Hiszpanami w bitwie pod Lepanto. Lepanto to jest obecnie miasto w Grecji i tam na morzu pod Lepanto marynarze hiszpańscy wraz z sardyńskimi pokonali Turków, muzułmanów w ich ekspansji na Europę. Pokonali w bitwie morskiej pod Lepanto, którą się nazywa najbardziej krwawą i jedną z największych bitew morskich. W ten sposób ekspansja turecka została unicestwiona. Flota turecka została doszczętnie pobita. Wiek później król polski Jan III Sobieski na czele wojsk sprzymierzonych dokonał tego samego, ale na lądzie, pod Wiedniem. To taka myśl związana z Polską w Pałacu Królewskim w Cagliari. Na początku VIII wieku Sardynia przeszła pod panowanie austriackich Habsburgów, potem znów Hiszpanów i jeszcze potem we władaniu dynastii sabauckiej, czyli Włochów, królów Włochów z Turynu. Każda taka zmiana, a tych zmian było dużo, to despotyzm przybyszów i reakcja Sardyńczyków, dążenie do jak największej samodzielności w ramach autonomii i niespełnione dążenie do niepodległości. I te wszystkie dążenia, rządy, prawa skupiały się w tych ścianach, w tym pałacu, gdzie jestem. Prawdopodobnie poprzez ludzi, na których portrety patrzę. Nie omawiam historii Sardynii. Jest ona bardzo skomplikowana i wiąże się z historią państw południowej części Europy i Włoch. Zmieniały się przymierza. Dużo zmieniały wojny, prowadzone prawie ciągle. Zmieniało dużo polityka małżeńska władców Europy. Ale pałac pozostawał. Ściany tego pałacu wiele słyszały, wiele widziały. Jeszcze jedna ciekawostka,
która przyszła mi na myśl tutaj w pałacu na Sardynii. To bitwa pod Magentą. Była to bitwa między Francuzami i Sardyńczykami z jednej strony, a Habsburgami z drugiej strony. Chodziło o zahamowanie pochodu Habsburgów na Rzym. Wygrali Francuzi i Sardyńczycy, ale nie o bitwie chciałem mówić. Równocześnie z tą bitwą, zupełnie niezależnie, naukowcy chemicy opracowali metodę syntezy nowego barwnika. I ten barwnik nazwali na cześć wygranej bitwy pod Magentą, nazwali magentą. Tak właśnie nazwali barwnik. Barwa magento powstaje przez zmieszanie dwóch barw, czerwonej i niebieskiej, czyli barwy o najdłuższej długości fali i barwy o najkrótszej długości fali. Inna nazwa tego barwnika magento to fuksja. Magento to karminowy odcień czerwieni. Powstaje może bardziej przechodzący w niebieski odcień czerwieni. Kolor jest to, kolor od razu się przyjął w włókiennictwie, w wystroju wnętrz, bo jest to kolor wyrazisty, ale nie krzykliwy. Nie jest to tak nasycony energią jak kolor czerwony, tak krzykliwy, ale wyrazisty. Leży, jest na pograniczu barw ciepłych i zimnych. Przede wszystkim o produkcji. Wymaga bardzo prostych substratów i jest w produkcji tani. Ponieważ cesarzowa zaakceptowała, podobało jej się, to barwnik został wręcz entuzjastycznie przyjęty. Taka ciekawostka też o bitwie, w której brali udział Sardyńczycy, a o której na pewno były rozmowy i decyzje w tych pomieszczeniach. Decyzje o przystąpieniu do bitwy pod Magento jako koalicjant Francji. Chyba dużo się o tym tutaj mówiło, a potem bankiety, odznaczenia po wygranej też w tych pomieszczeniach były. W XIX wieku proklamowano Królestwo Włoch. Przestało wówczas istnieć Królestwo Sardynii i kolejne zmiany w tym pałacu. Te wydarzenia i wiele innych, wszystkie wydarzenia z historii Sardynii odbywały się, jak myślę, w tych murach. Obok pałacu stoi katedra i tak sobie myślę. W pałacu zmieniali się rządzący, ich świty, ich administracja. W katedrze zmieniali się biskupi, zmieniali się ludzie, ale krzyż stał. I tutaj tak myślę o sentencji, którą powiedział chyba w XI wieku święty Romuald, ten założyciel zakonu Kamedułów, że świat się zmienia, a krzyż stoi. Świat się zmienia, a krzyż stoi. I jeszcze moje myśli o biskupie Francesco
Esquival. Francesco Esquival to był arcybiskup, oczywiście Hiszpan, cała elita Sardynii, cała elita Kaliary była hiszpańska. Biskup, który rządził tą diecezją, przełom XVI i XVII wieku. On był inicjatorem założenia uniwersytetu w Cagliari. Uzmysławiam sobie, ile dyskusji było w tym pałacu, czy trzeba uniwersytet, czy nie trzeba, czy w Leninie należy kształcić własnych ludzi, czy lepiej posyłać wykształconych w Aragonii, skąd wziąć pieniądze na utrzymanie uniwersytetu. Na pewno wiele tych dyskusji tutaj było. A założenie uniwersytetu to nie jest wcale problem prosty. Pół biedy o budynki to można postawić nawet niewielkim kosztem. To niewielka sprawa, ale przekonanie decydentów, że ten uniwersytet jest potrzebny, czyli przekonanie ich, żeby dali pieniądze na utrzymanie uniwersytetu, ściągnięcie odpowiedniej kadry ze sąsiedniego uniwersytetu i to tak, żeby ten sąsiedni uniwersytet, to był uniwersytet w Salamance, w Aragonii, żeby ten uniwersytet pozostał nadal uniwersytetem. Istnieje tak zwane minimum kadrowe, że uniwersytet musi mieć odpowiednią ilość Wydział Teologii, Wydział Nauk Wyzwolonych, musi mieć odpowiednią ilość profesorów. Czyli trzeba było ściągnąć tych profesorów, dać im mieszkanie, opłacić ich. I to wszystko, te wszystkie dyskusje zapewne odbywały się w tych tutaj pomieszczeniach. Mało osób sobie zdaje sprawę, co to znaczy utworzyć uniwersytet. Trzeba było zabezpieczyć pieniądze na funkcjonowanie uniwersytetu. To mieszkania dla profesorów, te wszystkie dyskusje były prawdopodobnie tutaj. Tenże sam biskup Esquival, który był inicjatorem założenia uniwersytetu, założył też w Cagliari seminarium duchowne. No, dla mnie jest niezrozumiałe, jak, ponieważ diecezja Cagliari powstała w IV wieku, jak mogła diecezja funkcjonować bez uniwersytetu do prawie XVII wieku. No ale z tego wynika, że mogła. Być może nie mam tutaj pełnych wiadomości, ale założenie uniwersytetu też było nakazane przez Sobór Trydencki. Ludzie przychodzili, odchodzili z tego pałacu, ale pałac trwał nadal. Te ściany wiele widziały, wiele słyszały. Dziękuję za uwagę.